Choroba majowa pszczół. Choroba majowa jest bardzo niebezpieczna dla pszczół pełniących rolę karmicielek i spożywających ogromne ilości pyłku. Za przyczynę choroby majowej uważa się nadmierne spożywanie pyłku kwiatowego przez pszczoły karmicielki przy równoczesnym niedostatku wody w rodzinie pszczelej. Przyczyną jest więc stan rodziny, w której następuje zachwianie proporcji między liczbą czerwiu a liczbą pszczół karmicielek. Przy dużej liczbie czerwiu pszczoły karmicielki zmuszone są spożywać ogromne ilości pyłku kwiatowego do wytwarzania odpowiedniej ilości mleczka. Sytuacja robi się groźna dla rodziny dopiero wówczas, gdy długotrwałe chłody uniemożliwiają pszczołom przynoszenie odpowiednich ilości wody. Następuje wtedy zablokowanie przewodów pokarmowych młodych pszczół karmicielek masami niestrawionego pyłku. Wówczas pszczoły zaczynają chorować i zamierać. Przebieg schorzenia może być dodatkowo skomplikowany wtórnymi zanieczyszczeniami pyłku kwiatowego przez pleśnie i produkty przemiany materii. Przebieg i objawy choroby majowej. Zatrucie pyłkiem trwa zwykle krótko, czasami jednak przedłuża się, gdy jest chłodno. Martwe pszczoły można znaleźć na ziemi przed wylotkiem. Chorobie ulegają młode pszczoły, karmicielki. Łatwo jest je rozpoznać po jasnej barwie ciała, związanej z obecnością dużej liczby włosków. Chore pszczoły wylatują z ula lub pełzają po ziemi w pobliżu ula. Chore pszczoły tracą zdolność do lotu, drżą im skrzydełka, a odwłok jest silnie powiększony. Po naciśnięciu odwłoka wydobywa się gęsty kał koloru gliniastego. Podobnej barwy kał w postaci grudek lub wężyków widoczny jest na przedniej ścianie ula, na deserce wylotowej. Przy znacznym ubytku pszczół konsekwencją choroby może być zamieranie czerwiu na skutek jego niedogrzania. Czerw zamiera wówczas objawami przypominającym kiślicę lub w niezmienionej postaci jest przez pszczoły usuwany z ula. Zatrucie pyłkiem może być przyczyną zaostrzenia przebiegu neosemozy, jeżeli to schorzenie w rodzinie wcześniej występowało w postaci utajonej. Chorym rodzinom pszczelim należy przede wszystkim dostarczyć wodę. Wodę dostarcza się w postaci rzadkiego letniego syropu cukrowego podawanego codziennie w małych ilościach. Aby uniknąć niepożądanego w tym okresie ochładzania gniazd, jeżeli ubytek pszczół jest znaczny, to należy gniazdo ścieśnić i starannie ocieplić. Zapobieganie choroby majowej polega na wcześniejszym zaopatrzeniu rodziny w wodę za pośrednictwem podkarmiania rzadkim syropem cukrowym. Zabieg ten jest szczególnie ważny dla rodzin silnych, mających duże ilości czerwiu niezasklepionego.